to radio się pokażę ci, co dzisiaj zrobiłem, kurwa. O kurwa. Człowieku. Nieźle. Sorry Dolores, jestem zbyt młody i zbyt przystojny, żeby za to płacić. Yeah! Sorry Dolores, jestem zbyt młody i piękny, by za to płacić. Yeah! O, wyjebie się, nie wyjebało się. Ale się wpasowała, co? Menda. Są w wesz, no weź, jedź tym paździochem z tą. Nie, to ty powiesz, ale najpierw ją wprowadźmy tutaj. Czekaj. Średnio widzę, żeby było połączenie z miską rozjebane. Tu zobacz. Tu jest jakaś lepionka. Aha. I pewnie, no to co, najwyżej, z tego miska, najwyżej będziesz musiał oddać miskę do spawania albo coś. No to tak nie może być, bo to pewnie tędy się zapierdala. No. Ktoś tu kurwa dał jakiś, wiesz. Dupy. No tak, no. Pewnie to zrobił na motocyklu, nie zdejmował w ogóle michy, tak? Bo tutaj, zobacz, silicone aero ładnie wszystko trzyma, nie? Aha. No, ale zobaczmy sobie tak, uszy od bramy, czy po jakimś sale, nic nie lepione, tu wszystko zdrowizna, nie? Dobrze to wygląda. No niestety, no, widzisz, pan Klejk przyszedł. Zważyły się lakiery farebki. Domorosłe lakierniki. A ci tu są te. A klocki? Pokaż klocki. Klocki. Z tej strony będzie pewnie marnie widać, zaraz z drugiej mańki. O, widać. Dobra, tu widać. Patrz. Pojeździ jest. Tak mówisz? Pewnie. Co ty gadasz tak? No? Kuźwa. Porównanie do samochodu to człowiek. O, tu widać. Pokaż. Lampkę. Ale tam z przodu mi się wydaje, że zdecydowanie mniej. No mniej, ale to jeszcze pojedziesz na tym. Nowe klocki mają około 5 mm grubości, nie? Nie, no tu widać, że jeszcze co. Jeszcze po lata. A tarczy nie przegrzałem? Made in Spain. Tarcze już były zmieniane. Nie są oryginale. No i na nitach luzów nie ma, nie? Jest sztywniocha. A bo co tu się rozpierdziela? Na nitach, no, bo ona jest pływająca. Aha! Widzisz, jest z dwóch elementów, nie? I na nitach i ona jest, wiesz. A jak się rozpierdziela, to ma luz, tak? Ale na przykład nowe tarcze, jak kupowałem chyba jakieś tam terwu, to one już na tych nitach chodziły, bo ona ma być, wiesz, tutaj, ten. Elastyczne. Ale wygląda jak oryginalna, w sensie wzorowana jak oryginalna. Nie ma innego jakiegoś kształtu, wzoru. Więc... Diablo. Pod tym względem jest spoko. Lagi też ładne,
Właśnie. Nic tu się nie dzieje. Nic tu się nie dzieje. A, trzeba założyć ten amortyzator skrętu. No, a, no i zobacz, już masz przewody, już masz w stalowym naplecie. Czyli dobrze, bo nawet dwie puchną, nie? Aha. No dobra, zwalamy tą miskę, panie. No dobra. To mam... No tak jak tu, tym błotkiem, nie? No. To można to olać, bo to nie to, że z uszczelniacza tu płynie z wybieraka. Aha. Tylko to jest smar, który z tu zębatka, jak zemiesz tą słomkę, a, z łańcucha. A, no faktycznie, no. Z łańcucha, to smar, wiesz, wali, zalepia z łańcucha, nie? Kurde, ale to... Także tu nie ma wycieku, bo tu jest, widzisz, sucho, nie? Tylko tyle, że to jest zalepikowane, bo to smar z łańcucha chlapie. Kurde, no to czyli w sumie to jest normalne, wiesz, trzeba to wyczyścić. Tak, to tylko... jest nic. Nawet tym, nie musisz tego czyścić. Kurde, żeby ktoś tam... Miska, no bo... Żeby miska była sprawna, to no by normalnie, panie. Pieprz. Polepiona. Ale sucho by jak pieprz, by było w ogóle idealnie. No tak, by było stacjonalne. No, moja, mówię, Doliores. To jest Doliores. Jest, ona jest suchą, ale ją kocham. Sorry, Doliores. Jestem zbyt młody i piękny, by za to płacić. Jecha! Jo! Chyba nie. Co? Tu się święci, chyba nic się nie święci. No, Honda pewnie nie ma magnesu na korku. Suzuki same stuki mają, więc to piłki zbiera. Mhm. Ale możemy sobie zobaczyć, jak wygląda smog. Tam już też nie jest. Zobacz, też koniec jak ta lala. Krowizna. O kurde. Daj mi. No, o, tu ją. O kurwa, jak to fajnie jest. Wieki nie widziałem takiego silnika. No zobacz, ty już masz, widać już skrzynię, nie? Aha. I co, która zębatka się wywala, jak napierdzielasz na tył? Na kole? No najbardziej jest dwójka, jak napinasz dwójkę, nie? To zapnij dwójeczkę, cyknij dwójeczkę. To jest najwięcej. A jest na jednym, tak? To jest dwójka. A, dwójka. No dobra, tam załóżmy, że dwójka. Że cyka dwójeczkę. A z czego? Sprzęgło to jest tu, ale to chodzi sprzęgło, to są na tym samym tym? Oleju? Co? Sprzęgło na tym samym oleju chodzi? Mokre sprzęgło, tak, no. Aha. Także tu i masz... tarczki sprzęgła są takie z korkiem. No. Czyli się w sumie nic nie zmieniło od czasów MZ-ki, kurwa, i WFM-ki. No, pod tym względem, to tylko chyba Ducati te robi te suche sprzęgła, te grzechotki, grzechotniki. Ciekawostka, o. Tu coś odkręcałeś? Co? Odkręcałeś coś tu? Wydech tutaj brzesz. A, dobra, cyk. No dobra, słuchaj. Czekaj, tu daj jeszcze tą kuwetkę na ten olej. Możemy jeszcze sobie odkręcić filterek od razu. Także będzie tak. Będziesz musiał kupić filtr i olej. A tą miseczkę trzeba będzie umyć. I oddać do spawania. Mhm. Czyli to trzeba zobaczyć, obcenić, nie?
Spoko, wyczyszczę sobie. No a tutaj przydało mi się, byśmy wiesz. Masz ster w sobie, nie? No mam. Możemy tu opierdolić, żeby ci nie chrapało z niego. Mhm. Bo to będzie, wiesz, zawsze w silniku to wiesz, zawsze tam się coś tam będzie z niego skraplało, nie? Chyba, że postawisz mu jakiegoś pampersa pod spód. Takiej miski to ja chyba nigdzie nie dostał, co? Co? Takiej miski. Możesz szukać, nie? Internety i... Chociaż dobrze. Lepiej, fajnie jest naprawić coś. Chłodniczko oleju, teraz patrz. Pokaż. A, że to? Aha. No proszę ja ciebie, no tak. Kosimazaki to kuźwa zrobią. Wiedzą, że to będzie piłowane. No w starszych kiedyś modelach to normalnie były też chłodnice, wiesz, olejowe, takie jak ten, jak chodziło. No mówię ci, no u mnie to była chłodnica dotąd, więc żeby to, żeby zdjąć kolektor, to musiałem zwalić chłodnicę, nie? Aha. A u ciebie tutaj to pod tym względem to jest bajka. Dużo mniej roboty. Opierdziłem całą pizzę, trochę głodny jestem jeszcze. Co? Co? Tu jest wydech. O, zajebiście. Ciągnie się do wydechu, co? Wyruchaj. Co? Robimy rewizję? No pewnie. No dawaj, do ksiora. Co? Diaksiora. Diaksiora? Diaksa. Diaksiora. A, no dobra. O, kuźwa, chcesz tego? Orężadę? Ja pierdolę. Właśnie, co to za skrzynka? Nie wiem. Chłopaki przynieśli, albo ktoś przyniósł. Co? Muzyka się wyruszyła. No dobra, to idę muzyczkę. To otwieram sobie tutaj orężad. Kuźwa, nie ma oksów. Tu są oksy. Bryle? No zakładaj. Się już zapierdolałem z opiłkiem. Ja też zapierdolałem. No. Czyściutko. Nie ma właśnie jakiejś tragedii. A tu weź między te rozszerz kwiat róży. A coś tam delikatnie takie były. Nie no, człowieku, przestań. Zdrowizna. No. Nie będziemy się przypierdzielać do jakichś tam papruszków, człowieku. No nie no, jest, wiesz, jest... Czysto jak dupa. Pierwszy raz, więc wiesz, do poznania się uczęta. Ty, ale on fajnie wygląda bez tych owiewek z dołu, jak trochę takich, wiesz. Patrz. Taki trochę jakiś Street Fighter. No. Jeszcze mu zajebasz te opony te od crossa, takie crossowe, nie? Jak mówisz, nie pozwól, jak ścigacem jeździł no. po plaży. Tak. Ty, no ale tak podrift, znaczy po ten, wjechać w krzaczory, kurna, i wiesz, orać pole, tak im wiesz, nie? No, to, spoko by było. Nie ten zawias, to taki zawarty. Tak? Nikt nie mówił, że będą dziury. No nie, no wiesz, ale to i też sobie możesz... No taki też... Tylko, że no wiadomo, nie ta skuteczność, ale... Pół biedy, tylko aby dać nakrętkę i żeby to skręcić, a nie tylko włożona śruba była. No patrz, ty, o, z tej perspektywy jak skuter. Autentycznie. No, skuter. Skuter. Jest Boże.
A gdzie Amery kupa was? U takiego gościa tam na Przywiązowskiej. Przywiązowskiej? No.
Thank you.